jest godzina 14:50, deszcz padał w nocy. Zobaczcie tą ulicę, żeby sobie wyobrazić, jak jedzie ten czarny Jeep i tam mają frajdę. W ogóle kanalizy pootwierane. I to nic nie daje, na nic nie daje. Do takich miejsc. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witajcie. Zacznę, staliśmy przed momentem w takiej kolejce z lokalsami. Kupiliśmy sobie takie takie tłuste coś, co nie potrafimy nazwać. Ale to jest dobre. To kawa. Kawa jest obłędna. Jest tak dobra kawa, że jak tylko zamoczyłam w niej usta, mówię, Boże, jaka dobra kawa. Cudowna. Jakieś takie jedzonko z farszem. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale jak jest drugie mamy takie pyszne. Ogólnie to we wszystkich krajach, w jakich jesteśmy, to zawsze chodzimy do takich miejsc, gdzie są kolejki lokalsów. My tu niedaleko mamy hotel i codziennie obserwujemy, że tutaj jest non-stop kolejka, non-stop jest pełno ludzi. Panowie się tu do nas uśmiechają i to jedzenie jest przepyszne. Za chwilę będziemy jeść coś innego. Trudno mi powiedzieć, co jest w środku, ale jest dobra. Przyjechaliśmy teraz na plażę La Mer. Wyobraźcie sobie, że w nocy padał deszcz i jest tu wszędzie totalnie pusto, w ogóle nie ma ludzi. Podwiózł nas taki pan, który opowiadał, że nie ma dzisiaj ludzi na plaży, bo padał deszcz, no ale teraz świeci słońce, no więc jakie to ma znaczenie, że w nocy padał deszcz? Dla nas żadne. Wiemy, on mówi, że... Jak tutaj jest wszędzie pusto. Tam jest jedna osoba, ale to jest jedna osoba, która sprząta po deszczu. Normalnie szok, deszcz w Dubaju, w nocy się błyskało, była burza. Drogi były tak zalane, jak teraz jechaliśmy, że normalnie szok. Myśleliśmy, że jedziemy, on mówi, że tutaj jest beach, na drodze. A, właśnie, ten pan, który nas podwoził, to mówił do nas, że tutaj jest La Mer. Że jesteśmy już nad morzem. Zobaczcie, jak tu jest wszędzie pusto. No, ale pozamykamy. No, dzisiaj powiem wam, że nie schną mi tak włosy, jak inne dni, bo codziennie wychodzę z mokrą głową, a dzisiaj włosy mam jeszcze mokre. Jaka zjeżdżalnia jest. Bardziej jest. Wilgotno. Kurczę. Jak to ma wyglądać? Przyjrzyjcie się tym budynkom tam z tyłu. Może wam coś pokażę, tylko się odsunę. Ta zjeżdżalnia wprawdzie jest tu w tyle, ale budynki dopiero się budują. Tu jest właśnie plac budowy, o którym wcześniej czytałam, że tutaj wszędzie wszystko się buduje, a ja nigdzie wcześniej nie widziałam żadnych takich żurawi w takich dużych ilościach i takiego placu budowy, a mi świeci słońce w oczy. A tutaj właśnie jest taki wspomniany wcześniej plac budowy. Ogólnie jest mokro, zobaczcie jak jest mokro. Wszędzie wszystko wysycha po deszczu, ale drogi naprawdę niesamowicie były zalane teraz jak jechaliśmy. Podwoził nas tutaj taki pan samochodem z hotelu. Rozmawialiśmy tam na różne tematy i właśnie jak nas wiózł, to nam opowiadał. Opowiadał nam o życiu tutaj w Dubaju, o cenach. Twierdził, że łatwo jest tutaj znaleźć pracę. Pytał się, czym się zajmujemy w Polsce. I opowiadał nam między innymi to, że ma tutaj w Dubaju mieszkania. Ma 7 mieszkań. Za mieszkanie jednopokojowe, za wynajęcie na miesiąc płaci się tutaj 7000 zł, a za wynajęcie u niego mieszkania dwupokojowego trzeba zapłacić 9000 na miesiąc. Jednopokojowe na miesiąc 7000, dwupokojowe na miesiąc 9000. Jest cieplutka. Nawet cieplej, że nie była tam wcześniej. Marek mój się gdzieś zgubił. Idę go szukać. Słodkie są tutaj prysznice i to tak jest naprzemiennie. Jest prysznic. I tutaj też taki różowy. Tu jest toaleta. Jestem akurat teraz
od drugiej strony nie świeci na to słońce, bo w słońcu to wygląda wszystko jeszcze ładniej. Oczywiście to wszystko jest bezpłatne. Tutaj ogólnie toalety przy plażach są bezpłatne. Pokażę wam może pod prysznicem. Zobaczcie, to jest czyściutko. Są tutaj osoby, które na bieżąco sprzątają. Ogólnie tutaj w Dubaju wszędzie jest super czysto i gdzie się nie ruszycie, są jacyś pracownicy, którzy sprzątają, a w okolicach na przykład metra to jest po prostu już w ogóle szaleństwo. Tam non stop chodzą ze szmatkami, z mopami i wszystko jest na bieżąco czyszczone, aż się błyszczy. Naprawdę dbają niesamowicie, nie? No, bardzo jest czyściutko, wszędzie. I bardzo często gdzieś, jak jesteśmy, to ładnie pachnie. Tak odnosi się wrażenie, że ktoś jest świeżo wypryskany perfumem, ale to tak naprawdę to miejsce tak pachnie. I powiem wam, że przyjazd z każdego hotelu, czy z pierwszej strefy, drugiej, czy z trzeciej, zależy gdzie sobie tam hotel weźmiecie, kurczę, naprawdę jest taniutki, bo 3 dirhamy, góra 5 za 2. Za dwie strefy albo 7 za 3 strefy, więc maksymalnie 7. Tak, ale to 3 strefy to nie wiem, gdzie byście musieli. Bardzo długa odległość. Jak my jesteśmy tutaj, w tej drugiej strefie, w tej środkowej, to nawet jak jedziemy do mariny, to płacimy 5 na marinę. To jest naprawdę kawał drogi, prawie godzina. No i płacimy po 5 zł, można powiedzieć. A jeśli poruszacie się jeszcze w jednej strefie, bo nie wiem, czy wcześniej o tym wspominałam, wysiadacie, no, tak powiedzmy, z metra, przesiadacie się do autobusu czy do tramwaju, to jest liczone jako jedna strefa i nie jest naliczona dodatkowa opłata. To nie jest tak, że wysiadasz z metra i wsiadasz do autobusu i kolejny raz płacisz. Nie, jeśli poruszasz się w tej samej strefie, to nie dopłacasz nic. Nie dopłacasz. Jest na to jakiś tam czas, nie? Tak, jest czas, żeby na przesiadkę. Tak, 15 czy 20 minut, coś takiego. Wysiadasz z metra, wsiadasz w autobus w krótkim czasie, to wtedy nie naliczana jest opłata, bo to jest liczone jako jedna strefa, ale jeśli wejdziesz, nie wiem, do autobusu po 2-3 godzinach, no to oczywiście jest już liczone jako nowy przejazd. Tak, najlepiej sobie wygooglować trasę i ci pokażę 2 autobusy, albo z 3 autobusy, albo metro autobus i wtedy to jest w jednej cenie, nie? Gugnąć, zrobić trasę, pach, rozpocznij i wtedy macie wszystko, numerki, jaki autobus, jaki numer. I iść jak za rączkę. Dokładnie. Nie ma problemu. Ładnie tu, fajnie tu, taki inny klimat. Jeszcze chwilkę pochodzimy i idziemy się położyć. Tutaj znowu toalety i prysznice, a tylko kawałeczek uszliśmy. A fajnie to jest, bo wszystko jest w muralach takich kolorowych. I tutaj też gdzieś są jakieś murale, bo czytaliśmy. Też, ale musimy to znaleźć. Prysznic. W takim wiaderku się woda zbiera, no nie wiem, czy bym chciała dostać takiego wiatra wody. Fajne przeżycie. Idziemy tam? No, idziemy sobie pochodzić. Tutaj ogólnie wszystko jest opuszczone. Wszystko jest pozamykane. Jedyne co, to toalety są czynne. I tak się zastanawiamy, czy to jest pozamykane ze względu na to, że jest po sezonie, czy po prostu to upadło. Marek mówi, że dla nas to jest sezon teraz idealny tutaj. I tak sobie chodzimy i zwiedzamy. Mamy jeden mały problem. Standardowy, ten co zawsze. Ochrona i kamera. Już się kolejny raz doczepili do mnie. Co możemy, czego nie możemy. Możemy robić zdjęcia, ale nie możemy nagrywać. Czego nie możemy nagrywać? Czegoś nie możemy nagrywać. Nie wiem. Znowu, kolejny raz. Coś niesamowitego w tym Dubaju z tym nagrywaniem. Nie? Ale okej, przeszliśmy kawałek dalej. Wiemy, że już tutaj jesteśmy pod kamerami obserwowani. Zobacz, jaka fajna tabliczka. Co to? No pokażemy wam jak tu jest, pomimo tego, że ryzykujemy i nas ochrzaniają i za chwilę mogą zechcieć wykasować nam filmy. Nie? Tak. W stronę morza, tutaj kawałek.
leżymy dosłownie o tam. Poszłam zrobić zdjęcie pomiędzy tymi palmami i tam, gdzie są te pale. Z widokiem tutaj w stronę morza i słyszę, jak ochraniarz kogoś woła. I pomyślałam sobie, no kurczę, no nie mnie, robię zdjęcie telefonem, no to nie może się do mnie doczepić. A jednak się doczepił o to, że wyszłam z plaży w stroju kąpielowym. Pokazał, że mam się ubrać i mogę tam wrócić. Idziemy sobie dzisiaj opalaniam, sobie przyjarałam trochę ramiona. Teraz idziemy znowu nad Burj Khalifa. Zobaczcie te piękne, egzotyczne kwiatki. Mam gdzieś taką spinkę do włosów, ale ani razu jej nie miałam tutaj ubraną. Zobaczcie, jaka fajna muszelka, jaka duża. A uszliśmy już tyle z plaży, czyli kawałeczek. A jeszcze tutaj leżą takie ładne muszle. Idziemy sobie troszeczkę pospacerować. Właśnie się zastanawiamy, czy mamy dojechać na miejsce autobusem, czy przejść się pieszo. Bo mamy niecałe 4 km do celu, a wiecie, jak się chodzi, to coś się pozwiedza, coś ładnego się zobaczy. A jak dojedziemy tam autobusem, to tylko pojedziemy autobusem i nic nie zobaczymy. Chyba że ze środka, z autobusu. Kurczę, pasy mam obok, a idę nie po pasach. Dosyć mocno tutaj padał deszcz i była burza. I ogólnie dzisiaj jest czyściutkie niebo i fantastyczna przejrzystość. Dzisiaj tak naprawdę jest najlepszy dzień, żeby wjechać na jakiekolwiek punkty widokowe i dużo zobaczyć, bo jest super przejrzystość powietrza. Nie tak jak to było w inne dni, jak na przykład wjechaliśmy na Palmę, a tam było tak szaroburo i ponuro i takie nieczyste, zamglone powietrze. Jest godzina 14:50. Deszcz padał w nocy. Zobaczcie tą ulicę, żeby sobie wyobrazić, jaka była w nocy ulewa. Po tylu godzinach od deszczu. Jeszcze tutaj jest zalana ulica. Zobaczcie, jak stoi to BMW w wodzie. Ile tutaj wody napadało. A tak jak mówiłam wcześniej, jest teraz już koło godziny 15. Lało w nocy, więc podejrzewam, że właściciel tego BMW, jak otworzy drzwi, to wyleci z niego dużo wody. O, ale wdepłam w błoto! Jak fajnie przechodzi się na przejściu dla pieszych. A przed nami samochody i ten widoczek za samochodami w tle. Jesteśmy w centrum. Tutaj piękne wieżowce. Tutaj a zobaczcie, co się dzieje na drodze. Tutaj samochody trąbią na siebie, bo nie mogą przejechać. Tylko parę pasów jest wyłączonych. Zobaczcie, ile tutaj jest wody. To jest w ogóle coś dziwnego, że ta woda w ogóle nie wsiąka tutaj. Która jest godzina, Marek? 16. Godzina 16, lało w nocy, a tutaj stoi woda. Zobacz, beczkowozy odpompowują wodę. W ogóle kanalizy pootwierane. I to nic nie daje, ta woda nie daje. Spływa. No wiesz, jakąś ilość tej wody spłynęła. Podejdziemy bliżej. A jesteśmy dosłownie może ze 500 metrów od Burj Khalifa tutaj. Po prawej stronie mamy. Wszyscy mijają tą wodę. Nie chcę sobie zamoczyć samochodzików pod spodem. Niech przyjadą kurde do Polski. Ale jak już idziemy ładną chwilę, to samochody podjeżdżają, te beczkowozy odpompowują tą wodę, wymieniają się i podjeżdżają następne. Tej wody naprawdę to musiało być niesamowicie dużo i musiał to być konkretny paraliż. Przypuszczam, że była cała droga zalana. Cały czas panowie pracują. Jak jedzie ten czarny Jeep i tam mają frajdę. Tutaj ta woda. Tam z tyłu mamy Burdża, widzicie ten szpic. A tu przed nami jest ten budynek, na którym wczoraj byliśmy na punkcie widokowym. Tam w tym miejscu. Tu. Widać kilka postaci, które się wychylają. To, co wczoraj nagrywaliśmy też, jak byliśmy tam właśnie na tym budynku. Tam pod spodem jest ta platforma przezroczysta. No ja to widzę, ale wiem, że w kamerze to jest bardzo daleko. Tak od spodu,
tu w tym miejscu dokładnie jest ta platforma ze szkła z tym szklanym dnem, gdzie robiliśmy sobie zdjęcia, a nad nimi te postacie, które się wychylają. Idę i nagrywam, ja nie zwróciłam na to w ogóle uwagi, ale Marek mówi, ten budynek po lewej stronie tutaj nie za bardzo pasuje. Ma na myśli ten, bo tu wszędzie jest tak bogato i nowocześnie, a ten jeden tutaj pozostał taki starszy. Taką króciutką przebitkę jeszcze, jest ogólnie głośno, bo jeżdżą samochody, tutaj metro, ale tu akurat jesteśmy blisko tego budynku. Tu Wam jeszcze raz pokażę ten punkt, w którym jest to szklane dno. Akurat jedzie winda. Jak się dobrze przyjrzeć, nie wiem jak to będzie widać w kamerze. A widzicie co jest po środku tego budynku? Pomiędzy nim najważniejszy budynek w Dubaju. Tam tylko szpikulec troszeczkę wystaje. A my idziemy teraz takim przejściem, zobaczcie, po placu budowy. No metra tam, żeby przejść tym tunelem do budynku metra. Haj! Akurat metro podjeżdża, ale my będziemy tylko przechodzić na drugą stronę, żeby zwiedzać ponownie to piękne miejsce. Placu budowy, to Wam troszeczkę pokażę, co tu się buduje. Od dołu wygląda to mniej więcej tak. Pokazuję Wam to z kamerą zupełnie podniesioną w powietrze, w niebo. Zobaczcie, jaki od boku, on jest zakręcony. Jest naprawdę spory.